Piotruś, zadowolony jesteś z remisu w dzisiejszym spotkaniu? Jak oceniasz? W pierwszej połowie zagraliśmy bardzo dobry mecz, ale jednak widzieliśmy, że wychodząc na drugą połowę, Radomiak wyjdzie zmotywowany i tak też było. My też przestaliśmy trochę grać w piłkę, aura nam sprzyjała, bo było pod wiatr. I dlatego też próbowali kontratakować jakimiś długimi piłkami, lecz punkt też jest zadowalający. Drugi mecz w seniorach broni, jak się czujesz, nie za wcześnie? Czuję się po meczu bardzo dobrze, mam wsparcie od kolegów z drużyny, bardzo mi dużo pomagają. Jednak myślę, że to nie jest za wcześnie, dostałem szansę od trenera i mam nadzieję, że każda moja gra się podobała. Dzisiaj bez respektu zagrałeś dla rywala, był taki moment, że niektórzy uznali, że powinieneś dostać nie żółtą, a czerwoną kartkę. Jak to oceniasz ten sytuację? Wiem, bardzo przepraszam zawodnika drużyny przeciwnej, bo nie chciałem tak go sfaulować. Jednak to są derby, to nikt nie odstawia nogi, nikt się nie położy. Pochodzisz z małej miejscowości i chyba jesteś najlepszym przykładem na to, że nawet z małego zakrzewa można wypłynąć na trzecioligowe wody. Tak, ja powtarzam, że warto grać w piłkę i starać się w procesie swoich wyznaczonych celów, zmierzać do tych celów. I gra w piłkę jest moją pasją i dlatego też chciałem grać w piłkę i tak też wyznaczam sobie jakieś cele, do których chcę dążyć. Grasz jeszcze w juniorach starszych, pomożesz kolegom w awansie? Oczywiście, że ja bardzo chętnie, kurczę, sam u siebie wszystko, jeżeli tylko dostanę szansę od trenera Rożańskiego, bardzo chętnie wyjdę na boisko i będę grał całe 90 minut. Można gratulować wyniku 1-1, jak się czujesz po remisie z Radomiakiem? Na pewno chcieliśmy wygrać ten mecz, no ale myślę, że z przebiegu spotkania jest to sprawiedliwy wynik. W pierwszej połowie na pewno byliśmy zespołem, być może nie dużo lepszym, ale jednak mi się wydaje, że lepszym. W drugiej połowie jednak oddaliśmy trochę inicjatywę Radomiakowi. No i za dużo niepotrzebnych fauli zrobiliśmy w bocznych strefach boiska, no i musiało się to skończyć niestety stratą bramki. Jakie to uczucie zdobyć gola przy takiej publicy? No, super uczucie, można powiedzieć. Chciałoby się, żeby na każdym meczu było tyle ludzi, bo przyjemnie jest grać przy takiej publiczności. W drugiej połowie nie za głęboko cofnęliście się na swoją połowę? Warunki pogodowe też na pewno zmusiły nas do tego, było lekko pod wiatr. Wiadomo, że Radomiak też już nie miał nic do stracenia, chciał zaatakować. No fakt, że za bardzo się cofnęliśmy, jakoś nie szła ta gra, nie mogliśmy się utrzymać dłużej przy piłce. No i tak się skończyło. Masz jakąś kontuzję, jakiś uraz? Trener mówił w przerwie, że... Tak, od 30 minuty naciągnąłem lekko mięsień przywodziciel uda. No ale wytrwałem do końca jakoś. Tak samo jak i Wojtek Gorczyca, tak jak spojrzałem na niego, obaj lekko kuleliśmy. Jak ale... Mikołaj Skórnicki kolejny, także potwierdza się to, że w derbach to zaciska się zęby i pracuje się bez względu na to, czy coś boli, czy nie boli. No tak, każdy chciał zagrać, każdy chciał wytrwać do końca, bo wiadomo, że dla takich meczy się gra w piłkę. Jesteś zadowolony, Łodzi? Jest. Dzisiaj był ok, trudny mecz, wiesz, derby. W pierwszej połowie mi było dużo lepiej. I wiesz, w drugiej połowie, nie wiem, półskóra, kontuzja out, było trochę trudny, ale wiesz, jestem happy w English i dobrze. Wszystko było dobrze dzisiaj. Remis, zadowolony? No, remis ok. Dzisiaj chcę wygrać, ale wiesz, no, z kim Radomiaka lider mi, wiesz, no dobrze, remis, dobrze. Jak głowa? Będzie lepiej, no, ale wiesz, mam duże dziurę teraz, ale będzie lepiej. Byłeś najlepszym zawodnikiem broni, zgadzasz się? Ja nie wiem, nie jak to mów, by ja był najlepszy albo nie, ale wiesz, dzisiaj cały ekip... All team było dobrze i ja jestem happy, kiedy someone mówi, ja jestem dobrze, wiesz. Cała no. drużyna zagrała. No, dokładnie, no. Powodzenia. Dziękuję. Pozdrawiam Gorkiego i całej drużyny.